Dobra, teraz słychać? Okej, dobra, to powtarzam jeszcze raz, że serdecznie witam. Zanim zaczniemy całą oficjalną uroczystość, chciałam drobną informację tutaj Państwu podać. Mianowicie będą chodziły między Państwem koleżanki z taką z prośbą o podpis z petycji. O co chodzi w tej petycji? To jest petycja ogólnodostępna w tej chwili też w internecie. Mianowicie chodzi o poparcie, czy wyrażenie sprzeciwu przeciwko tej ustawie, która się w tej chwili szykuje przeciwko sędziom. W związku z tym jest Akcja Demokracja i inne organizacje postanowiły napisać petycję, którą podpisują obywatele, między innymi właśnie tutaj też na takich zgromadzeniach jak dzisiaj. O co chodzi? W tej petycji, ja mam tutaj jej wzór w ręce, jest, trzeba napisać swoje imię i nazwisko, nie potrzeba żadnego PESLa, żadnego adresu, nic z tych rzeczy. I do Parlamentu Europejskiego, także wszyscy będą o tym wiedzieli, a drukowanymi literami, dlatego że to nie będzie człowiek sprawdzał, tylko to będzie sprawdzane maszynowo, komputerowo, czyli muszą być jakieś zasady zachowane. To tyle w kwestii formalnej. Koleżanki wiedzą, gdzie podpisać, kto podpisać. Które organizacje wspierają ten protest, na którym się dzisiaj zgromadziliśmy. Mianowicie Akcja Demokracja, Front Europejski, Amnesty International, Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, Stowarzyszenie Polskich Sędziów Justicja, Stowarzyszenie Sędziów Temis, Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Pro Familia, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia. Ja nazywam się Anna. Ponieważ widzimy w tej chwili, Warszawa nas widzi, mam nadzieję, to pozwólmy. Halo Warszawa, wita Częstochowa. Witamy. Jeszcze Polska, póki my. Proszę wolne Państwa. Wolne sądy. Wolne sądy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wiem, że tutaj wśród nas dzisiaj zgromadzili się również panie i panowie sędziowie z naszego sądu okręgowego. Bardzo proszę, żeby tutaj ktoś z nich wystąpił i też powiedział jakieś swoje właśnie przemyślenia, czy swoje zdanie na ten temat, bo generalnie to my wiemy teoretycznie wszystko, ale jeżeli mówi ktoś, kto jest bezpośrednio związany ze sprawą, to bardzo bym prosiła. Już zapraszamy. Pani prezes Morejska. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa. Proszę Państwa, treść ślubowania sędziowskiego jest taka, że sędzia zobowiązuje się stać na straży prawa. Podstawą prawa w naszym kraju i w każdym kraju demokratycznym jest trójpodział władz. Trójpodział władz polega na tym, że jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. I te trzy władze mają tylko ze sobą współpracować, ale także nawzajem się w pewnych aspektach kontrolować. W istocie najsłabszą pozycję ma władza sądownicza. Już filozofowie, którzy tworzyli teorię i doktrynę tej trójpodziału władzy, mówili, że no, władza, która nie ma ani miecza, ani sakiewki. Dlatego przyjęto, że w interesie tych dwóch pozostałych władz jest uznawanie tej trzeciej władzy jako niezależnej. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że jak uczono mnie kiedyś, natura ludzka jest umowna, jest ułomna i kroczy przed nią grzech pychy. W związku z tym każda władza powinna mieć ograniczenia. Istota trójpodziału władzy polega na tym, że władza sądownicza ma ograniczać władzę wykonawczą w tym aspekcie, aby ona postępowała zgodnie z prawem i podobnie władze ustawodawcze odnośnie tego, na ile my jesteśmy związani tym, co się dzieje w Europie, jeżeli chodzi o kwestie prawne. Ja przypominam, że artykuł 91 Konstytucji mówi wyraźnie o tym, że jest prymat umów międzynarodowych nad naszymi ustawami. Jest to wyrażone wprost, szczególnie jeżeli chodzi o tak zwane prawo unijne. I prawo unijne to, proszę Państwa,
nie jak nam się wydaje, tylko kwestie ustrojowe. My sobie wszyscy nawet możemy nie zdawać sprawy, jak często to prawo unijne jest stosowane. I podam Państwu taki dość może zaskakujący przykład. Odczytam Państwu treść orzeczenia Sądu Najwyższego i za chwilę powiem, w jakiej sprawie zostało wydane. Orzeczenie Sądu Najwyższego jest o treści takie. Nakaz wykładni z uwzględnieniem standardów orzeczniczych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy wywieźć ze wstępu artykułu 9 oraz artykułu 91 ust. 1 Konstytucji RP. Ponadto traktatowy obowiązek lojalnej współpracy zakłada, że organy stosujące prawo w państwach Unii o działalności za tzw. produkt niebezpieczny. Nasz kodeks cywilny też zawiera taki przepis, który ma być częściowym posłużeniem tej dyrektywy, ale częściowym. W związku z tym Sąd Najwyższy w obronie tej pani odwołał się właśnie do prawa europejskiego. My nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak często będziemy przesiąknięci wszelkiego rodzaju ustaleniami z prawa unijnego i europejskiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to jest taka ogólna uwaga. My ciągle myślę, że nawet entuzjaści Unii Europejskiej nie pamiętają na co dzień tego, co jest bardzo ważne, że my jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej. To nie jest jakiś obcy twór, ja to powtarzam przy każdej okazji. Prokuratura. Prosimy bardzo, najpierw przedstawicielkę Justycji. Dobry wieczór Państwu. Małgorzata Brzuska-Hamala, Sąd Rejonowy w Częstochowie. Odczytam Państwu stanowisko, że... Dziękuję bardzo. Odczytam Państwu stanowisko zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw. W nocy z 12 na 13 grudnia 2019 roku do Sejmu wpłynął projekt tak zwanej ustawy dyscyplinującej sędziów. Rzeczywistym celem tego projektu jest jednak ostateczne podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej. Proponowana regulacja pozbawia sędziów niezawisłości, bowiem pod groźbą wydalenia z zawodu zakazuje im wykonywania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku. Stanowi to naruszenie przez Polskę zobowiązań wobec Unii Europejskiej, przekreślając wynikającą z Traktatu Europejskiego i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady pierwszeństwa prawa unijnego przed normami prawa krajowego. Wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za wydawanie orzeczeń sprzecznych z oczekiwaniami władzy politycznej. Projekt ten łamie także Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, zakazując sędziom rozproszonej kontroli konstytucyjnej. W każdym razie prokuratorzy w tej chwili mieliby dyscyplinować sędziów. Prokuratorzy są bezpośrednio podlegli znanemu ministrowi 3x Z i oni mieliby oceniać, czy sędziowie dobrze orzekają. No to jest zupełnie postawienie sprawy na głowie, ale więcej może powie przedstawiciel prokuratury z Częstochowy. Prosimy bardzo. Nazywam się Robert Wypych. Ewa. Jestem prokuratorem prokuratury okręgowej w Częstochowie. Szanowni Państwo, w życiu zawodowym każdego prawnika czasem przychodzą takie chwile, kiedy trzeba powiedzieć tak albo powiedzieć nie. Nie wiedziałem, że do takiej chwili doczekam, że będę tutaj jako orędownik od zawsze niezależności prokuratury od polityków, od polityki, będę czuł potrzebę, ale i obowiązek. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w pierwszej kolejności ten obowiązek wyartykułuję wobec sędziów, bo to dla nich tutaj jestem. Myślę, że dla nich tutaj jesteśmy. Szanowni sędziowie,
chcę, żebyście wiedzieli, bo tutaj między nami są prokuratorzy. Oni są w szczególnej sytuacji. Ale jesteśmy tutaj i chcemy zabrać głos w tej jakże ważnej chwili dla całego wymiaru sprawiedliwości w państwie, które Konstytucja nazywa państwem prawa. Pozwólcie Państwo, że odczytam szanownym sędziom i innym z Państwa, szanownym obecnym tutaj na tym zgromadzeniu, list prokuratorów, którzy są zdystansowani troszkę do tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje, a może nie tylko troszkę. Szanowni Państwo, został upoważniony do czytania listu wielce szanowni sędziowie Okręgu Częstochowskiego. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lex Super Omnia, to stowarzyszenie, które w nazwie ma prawo ponad wszystkim, bezwarunkowo, tak jak Wy, opowiada się za poszanowaniem świętej, bo konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy. Podobnie jak Wy, nie godzimy się na deprecjonowanie roli niezależnych sądów w państwie prawa. Jesteśmy tutaj z Wami, by wyrazić stanowczy sprzeciw w związku z kolejnym projektem, tym razem ustawy, która zmierza do ograniczenia roli samorządu sędziowskiego, pozbawienia sędziów możliwości nieskrępowanej interpretacji prawa i badania zgodnego z prawem składu sądu. Przepisy tego projektu wyznaczają do orzekania w sprawach sędziowskiej niezawisłości wyłącznie Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która złożona jest z osób wyłonionych przez nową, pochodzącą z wyboru politycznego, Krajową Radę Sądownictwa. Protestujemy przeciwko temu projektowi, gdyż ostatecznie niszczy on niezawisłość sędziów i niezależność sądów, stanowiące fundamenty demokratycznego państwa prawa. W chaosie różnych opinii, stanowisk, uchwał, również tych wydawanych we własnych sprawach przez Krajową Radę Sądownictwa i wyłonionych przez nią nowych sędziów, korzystajmy z głównych drogowskazów, które zawarte są w Konstytucji i wskazaniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jesteśmy Europejczykami i zasługujemy na europejskie standardy wymiaru sprawiedliwości. Broniąc niezależny sąd i niezawisłych sędziów, nie zapominajcie o prokuratorach. Tożsame ograniczenia w tym projekcie nakładane są na prokuratorów. Tymczasem prokuratorzy ślubowali, kiedy obejmowali ten zaszczytny urząd, stać na straży prawa i strzec praworządności. Nie przysięgaliśmy bezkrytycznego wykonywania poleceń, a zwłaszcza takich, które nakładają obowiązek donoszenia na sędziów z powodu treści ich orzeczeń, ich działalności orzeczniczej. Domagamy się prokuratury w pełni niezależnej, zdystansowanej od polityków i polityki. Ale wszyscy prawnicy protestujemy razem z Wami, gdyż łączy nas wspólny cel. W praworządnym państwie prawo obywateli do uczciwego procesu przed niezawisłym sądem nie może budzić cienia wątpliwości. W takim państwie nie zamyka się prawnikom ust i nie buduje się autorytetu instytucji ochrony prawnej przez zakazy i kary. Naszym wspólnym celem jest praworządne państwo. List ten podpisał prezes stowarzyszenia i prosił o odczytanie dla Państwa. Prezes stowarzyszenia Lex Super Omnia, prokurator Krzysztof Parchimowicz. Dziękuję bardzo. Brawo! Wolne sądy! 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 Dochodzi do tego, że praktycznie sądu nie będzie, to jedyne zapadnie w tym przypadku na dowodowcy albo w najlepszym razie w Sejmie, nie ma większości.
jeszcze jest jedna osoba. Była przedstawicielka sędziów, był przedstawiciel prokuratury. W tej chwili głos zabierze przedstawiciel adwokatury. Prosimy bardzo. Pani profesor Wołątowska, że sędziami powinny być ludzie najlepsi, najmądrzejsi, najlepiej wykształceni i co ważne, najporządniej myślący. Wydaje się, że szczególnie w tych czasach dzisiejszych i biorąc pod uwagę projekt ustawy, który spowodował, że stawiliśmy się tutaj dzisiaj, wielkiego znaczenia nabiera apel pani profesor Wołątowskiej. Która pisała w ten sposób, że któż by nie chciał, żeby, jeżeli zajdzie taka konieczność, o naszych losach decydowali sędziowie, którzy gotowi są być wielkimi. Chciałbym jeszcze przytoczyć słowa pana sędziego Stanisława Zabłockiego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, wypowiedziane przez niego 10 grudnia, czyli nie tak dawno, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Pan sędzia powiedział w ten sposób. Mówił to dzisiaj i odnosił te słowa do czasów dzisiejszych. Stało się bowiem dla mnie jasne, że adwokatura wraca do swych korzeni i adwokaci znów stają w pierwszym szeregu walczących nie tylko o interes reprezentowanych przez siebie podmiotów, ale także o wolne sądy, o prawdziwie niezależny wymiar sprawiedliwości, o wolną i samorządną palestrę, a przede wszystkim o prawa człowieka i obywatela. I my, polscy adwokaci, będziemy wypełniali apel, który do nas i do was wygłosił pan sędzia Stanisław Zabłocki. Równość, wolność, demokracja! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Myślę, że jeszcze są takie osoby, które chciałyby zabrać głos poza tymi osobami, które bezpośrednio pracują za tymi murami z tyłu tutaj u nas. I wobec tego prosiłbym. Wiem o tym, że ja, Jarosław Kapsa, nasz były opozycjonista i jednocześnie poseł, niegdysiejszy poseł, chciałby zabrać głos. Proszę bardzo. Gdzie jest? O, jest Jarek Kapsa, proszę bardzo. Moi drodzy, skoro tu jesteśmy, warto sobie zadać pytanie, czy nam chodzi tylko i wyłącznie o sądy. Bo gdyby chodziło o sądy, to po tych 4 latach jestem głęboko przekonany, zwłaszcza jeżeli chodzi o sąd częstochowski, że żadne szczucie, żadne represje, żadne groźby nie odbiorą naszym sędziom poczucia godności i poczucia niezależności. Nie chodzi nam dzisiaj tylko i wyłącznie o sądy. Nam chodzi o nas, o obronę naszych podstawowych praw. I może to brzmi paradoksalnie, ale niedawno mi o tym przypomniał taki człowiek, o którym ostatnio było bardzo głośno. Ten człowiek nazywa się Marian Banaś i ten pan Marian Banaś powiedział, że o jego winie i niewinności zadecydować może tylko niezawisły sąd. I ma 100% rację. Jestem przekonany, głęboko przekonany, że kiedyś ludzie tacy jak pan Kaczyński, pan Ziobro, pan Kamiński będą szczęśliwi, wiedząc, że mają szansę obrony przed niezawisłym sądem. Doczekamy tego, o ile te sądy będą. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Moi drodzy,
czy te sądy będą? Otóż są takie sprawy, dla nas oczywiste, niezawisłość sądu, domniemanie niewinności, zasada, że nikogo nie można pozbawić wolności ani majątku bez wyroku sądu. Są to pewne takie zasady dla nas oczywiste. Są to zasady tworzące cywilizację europejską. Dla pokolenia młodych dzieci fakt, że żyjemy w cywilizacji europejskiej jest tak oczywisty, jak to, że oddychamy powietrzem. Nie wyobrażają sobie życia bez powietrza i nie wyobrażają sobie innej rzeczywistości niż cywilizacja europejska. Ja niestety połowę swojego życia spędziłem w innej cywilizacji, ruskiej cywilizacji. I teraz boję się, że ktoś nas wszystkich bierze za łby, że ktoś łapie tą Polskę, tym pędzie do władzy, w tej pysze władzy i wlecze nas siłą na Ural, do tej ruskiej cywilizacji. Odbiera nam to, czym oddychamy. Na to zgodzić się nie możemy. Pewien człowiek, nie wiem, czy po silnych lekach, czy po czymś innym mocnym, powiedział, że my dzisiaj to robimy jakąś anarchię, że my dzisiaj robimy pucz. A ja się pytam, a kto w tym kraju robi w zasadzie anarchię? Ten, kto nie respektuje, nie szanuje i nie wykonuje wyroków sądu, to jest anarchia. Kto w tym kraju robi pucz? Czy ten... Czy ten robi pucz, który stoi, moknie i upomina się, żeby nie naruszać ani ducha, ani litery konstytucji? Czy ten, który bezczelnie tą konstytucję łamie? Czy ten, który łamie konstytucję, nie jest przypadkiem tym zielonym ludzikiem ubranym w garnitury? Czy to nie jest ten, co nas wlecze do tej ruskiej dyktatury? Przychodzą do nas różni tacy, wchodzą do naszego mieszkania przez ekran telewizji, patrioci z awansu społecznego i będą nas uczyć, co to znaczy kochać ojczyznę i słuchać władzy. Przychodzą do nas różni uczeni przez telewizor i mówią, wy błądzicie, a ja się nie zgadzam. A ja się nie zgadzam z tym, żeby taki patriota z awansu społecznego, który chce nas zawlec na wschód, uczył mnie, co to jest patriotyzm. Że ten patriota zapomina o tym, że jak ktoś pluje na sądy, to pluje na te godło. Na te godło, na orła białego zawieszonego na szyi każdego sędziego w momencie, kiedy wyrokuje w imieniu Rzeczpospolitej. Taki to nasz kraj jest dzisiaj. Ale my... Spokojnie, wytrzymamy. Na chamstwo odpowiadamy kulturą. Z uśmiechem na ustach możemy powiedzieć tym, którzy uważają, że my błądzimy. Kto nie jest sądem, jest wielbłądem. Kto nie jest sądem, jest wielbłądem. Kto nie jest sądem, ten wielbłądem. Kto nie jest sądem, jest wielbłądem. Dziękuję. Któż tak mógł dobitnie wyrazić się o tym, co się w tej chwili dzieje, jak nie nasz Jarosław Kapsa? Święte słowa. Czysta. Jeszcze pani sędzia chciała zabrać na chwilę głosy. Proszę państwa, z ogromnym wzruszeniem i przejęciem wysłuchałam wystąpienia pana Jarosława Kapsy. Ja dobrze wiem, kim był Jarosław Kapsa. Powiedzmy sobie szczerze, proszę państwa, wtedy, kiedy ludzie mojego pokolenia siedzieli i w cichości czterech ścian mówili, co myślą o tym, co się dzieje, to ja wiem, że pan Jarosław Kapsa stał na ulicy i stał, proszę państwa, sam. Nikt się do niego nie przyłączył z tego, co ja wiem, i demonstrował. Ja uważam, że tacy ludzie zasługują na pomnik, naprawdę. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Zawsze bardzo chciałam podziękować panu Jarosławowi Kapsie za to, że dzięki niemu nie muszę się wstydzić, że jestem Kresowianką. Dziękuję bardzo. Dziękujemy!
Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Ależ prosimy jeszcze pani sędzia, jeszcze pani przewodnicząca Justycji. Proszę bardzo. Wiceprzewodnicząca Justycji Śląskiej. Tutaj nie chciałabym, żeby mylne wrażenie powstało. Proszę Państwa, ja też chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że Państwo tak licznie się stawiliście tutaj. Bo tak jak też mówił Pan Jarosław Kapsa na początku swojego wystąpienia, przyszliście po to, żeby wesprzeć nas sędziów, ale przecież nie dlatego, nie po to, żeby wesprzeć nas jako tę mityczną, nadzwyczajną kastę, tylko nas jako tę władzę, która gwarantuje wam zachowanie waszych praw i wolności obywatelskich, także w kontekście prawa europejskiego, bo wszyscy przecież jesteśmy sędziami europejskimi. Dziękuję za to, że przyszliście. Jestem też bardzo wzruszona tym, że właśnie jest tutaj ten plakat wydruk. To są właśnie moi koledzy i koleżanki ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, którzy w tej chwili, większość z nich już ma sprawy dyscyplinarne za naprawdę czasami rzeczy, które właśnie są i powinny być bulwersujące. Właśnie, że za to można sędziemu postawić zarzuty dyscyplinarne. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję za to, że Państwo jesteście, że Państwo rozumiecie, jak to jest ważne, to po co w tej chwili jest ten protest. Dziękuję i dobranoc. Aby Kasia nie była naszą Kasandrą, myślę, że duch w narodzie jednak nie zaginął. Musimy niestety trochę dostać w kość, żebyśmy wyszli, żebyśmy zaprotestowali, bo tak jak już wspomniałem, od 4 lat protestujemy, nie zawsze protesty są liczne, a one wszystkie zawsze były bardzo ważne. I od początku, od Trybunału Konstytucyjnego, który został przejęty przez obecną władzę, Trybunał Konstytucyjny jest w tej chwili tylko wydmuszką, Krajowa Rada Sądownictwa jest tylko niestety z udziałem naszego sędziego z Częstochowy jako przewodniczący. Wszystko po kolei jest przejmowane, tylko i wyłącznie po to jest to przejmowane, żeby władza mogła rządzić tak, jak dowolnie chce. Im nie chodzi o to, o czym mówią, że chcą reformować sądy. Jaka reforma? Co ta reforma, jeżeli to w ogóle takim słowem można określić, co ona przyniosła? Miało być szybciej, miało być lepiej, nie ma nic z tego. Trybunał Konstytucyjny jest najlepszym przykładem, kiedy za poprzedniego prezesa. Wiemy, ile było spraw rozstrzyganych, a wiemy, ile teraz pani Przyłębska magister, która jest kucharką, tak mogę niestety powiedzieć, kucharką Kaczyńskiego, ile spraw rozstrzyga i ile z tych spraw rozstrzygniętych jest rzeczywiście zgodnie z konstytucją. Bo przypomnijmy, to jest Trybunał Konstytucyjny. Niszczą prokuraturę, zastraszają, niszczą nauczycieli, niszczą lekarzy, niszczą młodzież. Co jeszcze mogą zniszczyć? To, co najważniejsze, jest zniszczone. Nawet nam puszczy nie oszczędzili. Niszczą kulturę, niszczą wszystko. A dzisiaj dobrali się do sądów, żeby już wszystko mieć w swoich brudnych łapach. Ktoś tu mówi różnie o nich, że dyktatura. Tak, to jest dyktatura, ale przede wszystkim dzisiaj rządzi nami przestępcza grupa. To jest przestępcza grupa, to jest banda przestępców. Zorganizowana grupa przestępcza, bardzo dobrze zorganizowana, jak widzimy. Dlaczego oni chcą zniszczyć sądy? Nie dlatego, żeby zniszczyć święta sędziom, bo się będą bali, czy już przyjdą po mnie w Wigilię, czy może pierwszego. Nie po to niszczą. Oni niszczą dzisiaj sądy, dzisiejsze niezawisłe sądy. Niszczą po to, że jak my ich wykopiemy z tych stołków, to żeby oni mogli stanąć przed sądem, a właściwie po to, żeby w ogóle przed sądem nie stanąć. Oni na to liczą, im o to chodzi. Ale my tutaj i w 130 czy w 150 innych miastach mówimy głośno nie. Łapy precz od niezawisłości sądów. Wolne
sądy to wolny naród. Nawet jeżeli sąd zgodnie z prawem musi wydać wyrok przeciwko komuś z nas. Bo jeżeli się coś zmaluje, to trzeba za to odpowiedzieć. No takie jest życie. Spokojnych świąt Państwu życzę. Proszę, Aneta Ujma. Dobry wieczór Państwu. Powiem tak, byłam na większości manifestacji o wolne sądy, byłam w Warszawie i byłam tutaj wielokrotnie w Częstochowie. Jak dzisiaj widziałam mapę, w której odbędą się manifestacje, to naprawdę serce rośnie. I cudownie, że w Częstochowie jesteście i że jest tak dużo osób. Chciałam Wam za to bardzo podziękować. Wolne sądy równa się demokracja. My już poczuliśmy smak tego dobra, o które walczyli nasi dziadkowie, o które walczyli nasi rodzice i o które teraz przyszło nam walczyć, bo na tą demokrację, którą mamy, jest naprawdę bardzo mocno zagrożona. Jeżeli dalej będzie się działo to, co dzieje się w tej chwili w sądach, to rzeczywiście scenariusz tutaj przedstawiliście Państwo bardzo różny. Wierzę, że jak jest nas tak dużo, nie dopuścimy do tego, bo tak jak mówię, znamy smak tego dobra i bardzo dobrze, że jest nas tak dużo, bo wsparcie dla tutaj przedstawicieli sądów jest naprawdę bardzo mocne. To daje im też siłę do działania i również nam. Musimy tutaj być zawsze. Życzę Wam na te święta wszystkiego dobrego i zapewne nie raz jeszcze będziemy się tutaj widzieć. Bardzo Wam za to dziękuję, za udział. Dziękuję. Prosimy bardzo jeszcze głos pana Jezda. Dariusz Belka, moje nazwisko. Przyszedłem tutaj z poczucia obowiązku i po to, żeby sędziom podziękować i życzyć odwagi. 2 grudnia 2008 roku trzech funkcjonariuszy na polecenie pewnego jeszcze wyższego funkcjonariusza przyprowadziło przed tutejszy sąd obywatela, zwykłego obywatela, takiego jak ja. Presja była ogromna. Zarzuty bardzo poważne i bardzo odważny sędzia, któremu nigdy nie zdążyłem podziękować, bardzo anonimowy, powiedział nie. Nie, szanowni państwo, zbyt grubymi nićmi to wszystko szyte, dlatego ten pan pójdzie do domu. Ja takiej odwagi życzę wszystkim sędziom z tego gmachu. Ten, który przywiódł owego obywatela przed oblicze Wysokiego Sądu, przy wyjściu tego obywatela usłyszał: jest pan karierowiczem. Nawet nie myślałem, jak bardzo prorocze to słowa. W tamtych dwóch oknach pracował, dziś jest sędzią Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To przykre, ale chylę czoła przed tym sędzią, który powiedział nie. I wstydzę się za metody, które stosował ten pan, który dziś sędzią dyscyplinarnym jest i ma oceniać was, sędziowie. Życzę wam wytrwałości i takiej odwagi, jak wykazał wtedy ten sędzia. Nie wystraszył się 4 liter na plecach 3 funkcjonariuszy, nie wystraszył się opasłego tomu zarzutów. Po prostu powiedział nie i za to dziś temu anonimowemu sędziemu serdecznie dziękuję, a wam życzę, byście według takich właśnie wskazań. Wolne sądy! 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 Jeszcze jest ktoś, kto chciałby zabrać głos? Prosimy bardzo, Czesia Konieczna. Proszę bardzo. Witam Państwa i korzystając z tak dużego zgrupowania,
Chciałam się przedstawić przede wszystkim. Jestem Czesława Konieczna, emerytowana policjantka, którą dotknęła właśnie ta pierwsza ustawa represyjna. Ja uważam, że to jest ustawa numer jeden, a tą, którą nasi rządzący przygotowali projekt dla sędziów, to jest druga ustawa represyjna. I nie doprowadźmy do tego, żeby ich spotkało to, co nas spotkało. Żeby sekretarki, żeby telefonistki, dziewczyny w paszportach pracowały, były osądzane jako mordercy, że mają krew na rękach. Rozpraw, gdzie będziemy albo osądzani, albo uniewinnieni. Jeżeli są zbrodniarze, oczywiście należy ich ukarać. Panie, panowie sędziowie, orzekajcie, nie czekajcie. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze wiceprzewodnicząca Rady Miasta, koleżanka Jolanta Urbańska. Proszę bardzo. Ja bardzo krótko, bo po 4 latach na ulicy mnie kręgosłup boli, już nie mogę stać. Wracając właściwie najbardziej się odniosę do słów Kati, która powiedziała, żebyśmy wychodzili na ulicę. 4 lata jestem na ulicy w całej Polsce i zachęcam, tak, bądźmy na ulicach, bo to jest jedyna metoda, żeby zwrócić uwagę świata na nas. I jeszcze jedno, nie dajmy się skłócić. O tym marzy PiS, żebyśmy między sobą mieli antagonizmy. Proszę was, mimo różnic między nami, które są oczywiste, bądźmy jednak jednością, jesteśmy Polakami. Solidarność naszą bronią. 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 Dzięki. Dziękujemy. Trochę boli, ale niestety czasami tak musi być, że musi boleć. Jeszcze widzę tutaj bardzo rzucającego się w oczy jednego chętnego. 3 zdania, prosimy bardzo. Ryszard Raczek. Szanowni Państwo, z pełnym szacunkiem dla zabierających głos prawników chciałbym ich zapytać, czy prawem można pokonać bezprawie, czy białym różą, świeczką można pokonać plemię barbarzyńców, które się znajduje ze swoim czołowym barbarzyńcą na ulicy Nowogrodzkiej? Nie można! Trzeba iść za głosem pana Frasyniuka, bo jeżeli nie wykorzystamy tej ostatniej chwili, która się zbliża niestety, to będzie tak, jak jest w Turcji. To jest widok pani sędzi Trybunału Konstytucyjnego Tureckiego, gdzie w odpowiednim momencie społeczeństwo Turcji nie powiedziało dość, dość bezprawia, bo doczekamy czasów, że nasi sędziowie będą bici na ulicy tak, jak są bici sędziowie Sądu Najwyższego w Turcji. Tu nie możemy dopuścić, żeby była Turcja, Budapeszt czy Moskwa. To od nas zależy. Pamiętajcie, jeżeli nie wykorzystamy ostatniej chwili, która się zbliża, to będziemy wszyscy bici na ulicy. Precz z barbarzyńcami! Precz z barbarzyńcami! Precz z barbarzyńcą Kaczyńskim! Dziękuję bardzo! Wesołych świąt! Barbarzyńcą! Precz z Kaczyńskim! Barbarzyńcą! Precz z Kaczyńskim! Barbarzyńcą! Precz z Kaczyńskim! Barbarzyńcą! Teraz Ania Wójcik, proszę bardzo.
jest tak, proszę Państwa, że nie wszyscy mogli dzisiaj, no, nie wszyscy dzisiaj mogli tutaj przybyć, dlatego od jednej koleżanki, która nam bardzo kibicuje, ale coś tu cienko, dobra, od koleżanki, która nam kibicuje, mam polecenie, żeby ona też tutaj zaistniała, bo ona pracuje w tej chwili, nie może się zwolnić. Bardzo prosiła, żeby odczytać, dwa zdania tutaj są, pana sędziego Marcina Matczaka, mianowicie powiedział: PiS nie ma prawa uchwalić ustawy knebrującej sędziów i kwestionującej prawo Unii Europejskiej. Nie pozwala na to wola suwerena wyrażona przez dwa referenda konstytucyjne w 1997 roku i unijne w 2003, uznające wolność wypowiedzi i bycie w Unii Europejskiej za kluczowe dla Polaków. Dzisiaj o 18 to powiemy głośno. Właśnie mówimy, już jest co prawda po 18, ale mówimy głośno. Nie pozwolimy się wypchnąć z Unii. Nie pozwolimy. Teraz chcę powiedzieć tak, że Unia doskonale wie, co się u nas dzieje. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo w ubiegłym tygodniu byłam w Parlamencie Europejskim. Pani europosłanka Danuta Hübner doskonale wie, co się dzieje. Tylko jest jedna jej prośba. Prośba jest taka, żeby wszystkie nieprawości, które zauważycie, a tego trudno nie zauważyć, żeby wszystko było odpowiednio zgłoszone do odpowiednich rzeczników unijnych, którzy są. Po prostu chodzi o to między innymi i ten apel, który Państwo tutaj podpisujecie, ten petycję, to jest jedna z miejsc, do których trafi, to jest właśnie Europarlament. Tam będą się rozstrzygały nasze sprawy i właśnie od Państwa podpisów, od Państwa głosów zależy to, czy damy się wypchnąć z Unii, czy nie. Ja kiedyś przed wyborami unijnymi nakleiłam takie rozklejaliśmy takie ulotki, takie karteczki. Czy wiesz, że głosując na PiS wypychasz Polskę z Unii Europejskiej? Ktoś chciał na moim miejscu to zdrapać, ale mocny klej, do tej pory to jest. Dalej aktualne, to jest ciągle aktualne. Jeszcze mam jedną rzecz, którą Państwu taką naprawdę ciekawostkę, może Państwo zauważyli to w internecie dzisiaj, mianowicie pan senator z Koalicji Europejskiej z Poznania wrzucił taki post, który jest autentykiem z historii, powiem, polityki wziętym. Skąd się wzięło, proszę Państwa, ta ustawa, o której w tej chwili mówimy, ta ustawa represyjna dla sędziów? Skąd ten po socjalistycznych republik radzieckich w świetle sprawozdania polskiej delegacji z 1956 roku? Posłuchajcie, to warte, bo to warto wiedzieć, skąd tacy mądrzy byli, znaczy ci, no, rządzący, tak? I to jest tak. Zawiera dosłowne brzmienie radzieckich przepisów dyscyplinarnych. A oto one. Artykuł 69. Prokurator Republiki ma prawo do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec wszystkich bez wyjątku osób zatrudnionych w instytucjach sądowych Republiki Socjalistycznej Radzieckiej, bla, bla, bla. Artykuł 74. W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być nałożone kary: a. upomnienie, b. nagana, c. przeniesienie i zamiana na niższe stanowisko, d. usunięcie ze służby z czasowym zakazem pracy na stanowisku sędziego. Artykuł 73. Ósmy to powinien być. No dobra. Powodem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego są: a. czyny, zachowania lub działania sędziów, choć nie podlegające odpowiedzialności karnej, ale niezgodne z godnością i charakterem stanowiska sędziowskiego, które miały miejsce w czasie pełnienia przez nich obowiązków, a także poza nimi. B. uchylenie przez Sąd Najwyższy szeregu orzeczeń w sprawach karnych i cywilnych z powodu niezgodności z ogólnym duchem ustawodawstwa Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i interesem mas pracujących. Artykuł 80. Dyscyplinarne kolegia nie są związane jakimikolwiek formalnościami. Kolejność spraw zależy od uznania kolegium. Zastrzeżenie, że po wysłuchaniu podsumowania prokuratora po nim przedstawione jest słowo łatwiej. Swojsko polsko po naszemu, hoc, hoc, hopsa, tak jak wtedy, gdy nas naprzód włókły Szwedy, co to Niemcy i Moskale,
hops, hops, hopsa, doskonale, po swojemu, po staremu, niecha żyje stara cnota, daj nam dalej kisnąć Boże, jedno, drugie, trzecie morze, wiwat, prawy patriota. Tak, ta nasza chata z kraja, co tam nam, nasza jakaś Europa, jakaś cywilizacja, przecież my, prawdziwi patrioci, prawdziwi katolicy, my tu najlepiej wiemy, jak rządzić. Oczywiście my się z tym nie zgadzamy, za długo jesteśmy w Europie, myślę, że wszyscy tutaj czujemy się Europejczykami i akurat ja nie chciałbym, żeby mi śmierdziały czymkolwiek polskie zapachy. Wolę jednak Europę. Absolutnie. Jeszcze się okazuje, jeszcze ktoś chce krótko powiedzieć, mam nadzieję, bo chcemy zakończyć nasze zgromadzenie, ale przed tym, proszę bardzo, widzę, że lewica, proszę. Drodzy Państwo, przyjechałem tu do Was około 30 kilometrów, bo tu jest najbliższy sąd okręgowy. Chciałem z Wami spędzić ten czas i dziękować Wam za to, że tu przyszliście, bo to jest naprawdę wielki czas dla nas, żebyśmy mogli coś jeszcze zrobić w tym kraju, żeby Kaczyński nam nie związał rąk. Dziękuję Wam za to, naprawdę, jako młode pokolenie. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, kończymy powoli, zakończymy tradycyjnie naszym polskim hymnem narodowym. Prosimy bardzo do hymnu. Przekonujmy. To już pani teraz powiedziała. Dziękuję bardzo. Życzę.
na całą Polskę pani świąt, powiedziała. Tak? Świąt, bo jesteśmy na żywo ogólnopolską. Ogólnopolski kod. Nie musieli. Niech żyje kod, niech żyją wolne sądy, niech żyje Unia Europejska. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. My tutaj mamy, momencik, ja się tu ustawię. Moi drodzy, to jest pani Anetka Ujma, działaczka, społeczniczka, polityczka. Razem działaliśmy dosyć sporo jeszcze rok temu. Tak. A teraz troszeczkę tak z boku, ale... Nie, teraz nie, absolutnie nie z boku. Będziemy dalej działać, bo dla każdego z nas demokracja jest szalenie ważna. Dla wszystkich tych tysięcy, tutaj było w Częstochowie 1500 osób, dla których demokracja jest ważna. Dlatego tu jesteśmy i będziemy. Ja również deklaruję, że będę tutaj z wami. Pani Anetko, ja naprawdę zapraszam do kontaktu, ponieważ absolutnie my tak. Musimy się teraz, tu proszę ewentualnie rozlać, to jest nasza też lokalna, oprócz tego wideokod i Częstochowa Infowideo. Chodzi o to, że jest tak w tej chwili napięta sytuacja, jeżeli chodzi o nasze państwo, nie wszyscy są zorientowani w tym temacie. Ale my musimy się bardzo w tej chwili jednoczyć i mieć palec na pulsie, że w razie czego musimy coś z tym zrobić, bo politycy nie za bardzo się kwapią, żeby to zrobić. Może bardziej im nie wolno. Ja myślę, że wszyscy powinni, tak jak powiedziałam wcześniej w swoim przemówieniu, demokracja jest ważna dla każdego z nas, dla wszystkich tych osób, które tutaj dzisiaj były. I pięknie każdy właśnie mówił o tym, co jest ważne, dlaczego tu jesteśmy pod sądami, dlaczego wolne sądy równają się wolnej demokracji. I myślę, że każdy, i politycy, dużo osób jest w Warszawie, też walczą o to, też to rozumieją. Może tutaj nie było naszych lokalnych polityków dzisiaj. Szkoda, szkoda. Ale my jesteśmy, bo ja jestem lokalnym politykiem. Ja jestem lokalnym politykiem. Zawsze byłam na tych demonstracjach, zawsze wspierałam. I dalej będę to robić. I dalej będę to robić, bo to szalenie ważne. Dziękujemy i wszystkiego dobrego pani Anitko. Wesołych świąt i bądźmy cały czas blisko siebie. Oczywiście, że tak. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. Nawzajem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Kochani, to była Aneta Ujma z, nie wiem, chyba byłej Nowoczesnej. Tutaj jeszcze zbieramy podpisy, to dla informacji Joasi z Warszawy. Chyba 300 podpisów mamy. O tym, że ktoś się tu zachowuje agresywnie, to naprawdę trudno nie stwierdzić, że zachowuje się słoni agresor, a nie myszka agresorka. Fajnie, że szykują nam tę ekshumację. Wreszcie łopatą wyłożymy swoje racje. Fajnie mieć grupę martwych bohaterów, którzy z pamięcią dla doraźnych celów. Ani ludzie się już rozeszli. Było bardzo dużo dzisiaj w Częstochowie ludzi. Śmiało, moi drodzy, mogę powiedzieć, że koło 400-500 osób było, ponieważ zbieraliśmy podpisy i mieliśmy 300 chyba miejsc na podpisy i brakło, bo ludzie się sami upominali. Z panem może pan dwa słowa zamienimy. Wideokod i Częstochowa Infowideo. Jesteśmy na żywo. Proszę pana, co pan sądzi o dzisiejszym tutaj spotkaniu? Panie co, bardzo miły. No, przeszedłem sam, po raz pierwszy jestem, ale no, to co już się dzieje w Polsce, to już, no, już zmusiło mnie, żeby tu być. Mówię, ja jestem osobą ani już nie młodą, ani jeszcze nie starą. Urodziłem się w czasach słusznie minionych. Jako dziecko, jako jeszcze licealista, pamiętam tamte czasy, pamiętam jak zmuszali nas do i pochodów pierwszomajowych, i do chwalenia partii. Nie chcę na starość, żeby znowu być zmuszany, żeby chwalić partię. Czy jak będzie trzeba, będzie pan wspierał tutaj ludzi, którzy będą tu przychodzić, czy tylko jednorazowo pan tu jest? Nie, oczywiście, że będę wspierał, nawet jeżeli trzeba będzie wyjść na ulicę, z czystym sumieniem wyjdę. Bardzo panu gratuluję, że myśli pan nie tylko
o ciepłej posadce, o w ciepłym mieszkaniu sobie posiedzieć, ale nawet gdyby był mróz, jest pan gotów wyjść na tą ulicę i bronić wartości, które żeśmy tak długo zdobywali. Dziękuję panu serdecznie. Imię można prosić? Grzegorz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, wesoło. To był pan Grzegorz Częstochowy, który po raz pierwszy był na manifestacji, ale bardzo mądre słowa nam powiedział. To tak musiało być jak teraz, nie? Może państwo dwa słowa? Na temat... Już muszę się ustawić. Lampa migla. Miga, bo ja mam słabe tutaj, to mi się rozłącza. Już. Można prosić imię? Bartek. Pan Bartek. I czy pan jest pierwszy raz tutaj przyszedł, czy po raz któryś? Jak tam? Po raz pierwszy. Po raz pierwszy. Proszę mi powiedzieć nam wszystkim, bo jesteśmy na żywo w tej chwili. Oczywiście z ręką na sercu chodzi o Polskę. Chodzi przede wszystkim o polskie sądy i o ich niezawisłość. Jak wiadomo, już zaczynamy, mamy rząd marionetkowy prezydenta Kukiełka, a teraz jeszcze chcą nam zrobić marionetkowe kukiełkowe sądy. Także no już to, no to nie możemy pozwolić, bo już w tym momencie możemy się pożegnać z naszą demokracją w naszym kraju praktycznie. Grozi nam wyjście z Unii Europejskiej, z tego co słyszymy od polityków unijnych. To jeżeli nasz rząd się nie zatrzyma, to nam grozi. Co wtedy? No, na pewno nie będzie dobrze. No, będzie tylko gorzej. Mamy prostą, równie pochyłą w stronę byłego ustroju totalitarno-socjalistycznego, czyli no, witamy w Związku Radzieckim po raz kolejny. Ale z tego, co wynika dzisiaj, z tego spotkania tutaj pod sądami w Częstochowie, wychodzi na to, że ludzie nie zgodzą się, nie pozwolą na to i są gotowi. No, jeżeli będzie trzeba, to jestem za tym jak najbardziej. No, widać, że kurczę, obecna władza nie chce popuścić, ustąpić dobrowolnie. Po prostu, no, jeżeli będzie trzeba, trzeba będzie tak zrobić, no bo co zrobimy inaczej? Panie Bartku, serdecznie dziękuję, wesołych świąt. Nawzajem dziękuję. To był pan Bartek. Podejdziemy jeszcze może do kogoś. Tu mamy tego młodego człowieka. To jest aktywista. My już tego człowieka znamy tu w Częstochowie, ponieważ już w kilku różnych manifestacjach, pikietach brał udział, ale ten człowiek reprezentuje młodzież, która jest zaniepokojona nie tylko sprawami politycznymi, wolnościowymi, ale również i ekologią, prawami mniejszości. Proszę, powiedz, przedstaw się i powiedz, po co tu w ogóle dzisiaj byłeś? Może masz jakieś przesłanie do młodych? Młodzi nas oglądają. Co im byś powiedział, żeby się wreszcie czymś zainteresowali, czyli czymś tym ważnym, czym ty się interesujesz? Moi drodzy, ja nazywam się Mikołaj Obalski. Aktualnie tutaj przebywam w Częstochowie. Przyjechałem specjalnie do was, do tego pięknego miasta, żeby stać z wami pod prokuraturą, pod sądem okręgowym i rejonowym, by bronić polskich sędziów niezależnych, jeszcze niezależnych i oby niezależnych, i jeszcze niezależnych. Jestem aktywistą, ale naprawdę warto walczyć o swoje. Warto walczyć o nas, o naszą Polskę, o naszą przyszłość, bo dla nas zostanie kraj taki, jaki teraz będzie. No mam nadzieję, że młodzi przemyśleli wiele rzeczy i wzięli sobie to do serca, że no niestety i wolności, i tych wszystkich rzeczy, które są podstawą demokratycznych państw, szczególnie zachodnich, bo tam ta demokracja już jest taka dorosła,
no nic nie jest dane na zawsze i nasi rodzice wywalczyli nam tą wolność, ona trwa 30 lat i ona widać się kurczy, kończy. Co z wami? Wy powinniście również wziąć w swoje ręce te sprawy. Przed nami duże wyzwanie. Nie pozwólmy, żeby znów ktoś wchodził w nasze sprawy. Jest to bardzo ważne. My jesteśmy obywatelami, tak jak nasi rodzice, dziadkowie, babcie, matki. One walczą teraz. My też zacznijmy walczyć teraz, bo to jest dla nas najważniejsze, żeby zapobiegać, póki jest w czas, póki jeszcze nie jest za późno. Także razem stańmy. Kolejne manifestacje na pewno przed nami, kolejne zgromadzenia. Nie bójmy się wychodzić na ulicę. Razem idźmy z konstytucją, z naszym godłem, z naszym podstawowym dokumentem w państwie. Dziękuję ci serdecznie i wszystkiego dobrego. I jak najmniej spotkań na ulicy, lepiej, żeby było normalnie, prawda? Prawda. Także brońmy naszego. Ile mamy sił? Dzięki serdecznie. Ania Wójcik jest tutaj organizatorką zamieszania. No, to są poważne bardzo sprawy. Dzisiaj ważą się losy naprawdę nas wszystkich, nie tylko prokuratorów, nie tylko sędziów, ale nas, zwykłych obywateli, bo politycy europejscy dosłownie nam mówią, że jeżeli rząd nasz się nie cofnie, to czeka nas po prostu powolne wyjście z Unii, nie ma tu żartów. Tak, dokładnie tak jest, jak Kasia mówi. Choćbyśmy nie wiem, co tutaj wyczyniali, jeżeli prawo nasze zostanie w tej chwili tak zdewastowane, jak ta ustawa właśnie represyjna wobec sędziów, to no po prostu będziemy się musieli z Unią żegnać, dlatego że generalnie tym prawem nadrzędnym jest prawo unijne, którego żeśmy podpisywali akces. Zresztą konstytucja się jak najbardziej z tym zgadza w którymś tam artykule, bo mówi, że jeżeli się podpisuje umowy międzynarodowe, to automatycznie przejmuje się również te zobowiązania międzynarodowe, które w tych umowach są. Więc tutaj nie ma co podskakiwać, że to się nie zgadza z prawem takim czy innym. Jest prawo unijne, jest prawo konstytucyjne, podpisała Unia, uwzględniała, czy podpisane te prawodawstwo unijne zostało zaakceptowane w momencie, kiedy podpisaliśmy akces do Unii Europejskiej. Wszystko no. Częstochowa zdała dzisiaj egzamin. Częstochowa pięknie zdała egzamin. Dziękuję wszystkim mediom, które nam pomagały, ale przede wszystkim to dziękuję Kasi, która jest tu, jak zawsze, choćby nie wiadomo co, choćby się kiedy z nieba leciały, to Kasia jest, Kasia robi transmisję, a i właśnie dzięki temu też tutaj no, ludzie wiedzą, co się dzieje i wiedzą, gdzie trzeba zerknąć, żeby wiedzieć, czy jest jakieś zgromadzenie, czy coś robimy. Częstochowa, brawo, brawo, brawo. Dawno już pod sądami nie widzieliśmy tylu częstochowian. Bardzo to cieszy, ponieważ pokazuje, że im również na sercu leży dobro. Na pewno tak i to jest bardzo fajne, a poza tym jeszcze jestem też bardzo zbudowana tym, że było tyle osób od nas tutaj z sądu naszego okręgowego, bo to nie tylko te pani prezes Morejska, tylko nie pani sędzia Hamala, nie tylko pan prokurator, który mówił, i pan adwokat z Izby Adwokackiej, ale jeszcze widziałam tutaj jeszcze inne osoby. A dlaczego tak, skąd widziałam? Dlatego, że wczoraj tutaj się odbyło takie wydarzenie, można powiedzieć, że sędziowie wyszli z literkami, zrobili literiadę, że murem są za Krystianem Markiewiczem. W związku z tym tutaj nie bali się pokazać twarz, zrobili zdjęcie zostało opublikowane w naszej prasie, także byli tutaj, stąd z tego zdjęcia tak parę osób rozpoznałam. Niekoniecznie wszyscy musieli mówić, no bo generalnie to powiedziały te dwie przedstawicielki. Ja widziałam kilku sędziów i prokuratorów z boku, bo ja przechodziłam między ludźmi i tych, co znam, to widziałam. Ale co jest bardzo ważne i no, pokrzepiające, że wypowiedział się dzisiaj prokurator. Dokładnie tak. A jeszcze jedna rzecz, to taka może trochę śmieszna. Wydrukowałam chyba z 50 takich kartek. Tam wspieramy prokuratorów, murem za sędziami i tak dalej. Wróciły mi dwie, czyli ludzie sobie wzięli na pamiątkę i bardzo dobrze. Będą się mogli pochwalić, że tu byli i to jest dowód na to. Aniu, no cóż, trzymamy palce na pulsie. Czekamy jutrzejszego dnia, bo jutro ma się coś tam zacząć. Zobaczymy, co oni zrobią, bo no, są dwie wersje, albo nie popuszczą, albo jest to po prostu taka
mgła zadyma, żeby pewne ich poczynania zablokować, przykryć, więc zobaczymy jutro. No cóż, my liczymy na ciebie, że... No, że tu jak coś, to akcja, hasło Halo Częstochowa. Halo Częstochowa i wtedy wiadomo, jak na czerwonym tle Halo Częstochowa, no to lecimy pod sądy albo na biegane, ale w tej chwili najczęściej pod sądy. Wszystkiego dobrego, Aniu, trzymaj się. Dla naszych przyjaciół z różnych miast, którzy nas oglądają, wesołych świąt. My sobie jeszcze powiemy. Wszystkiego dobrego Wam życzę i dziękuję tym, którzy dzisiaj wzięli wszędzie, w całej Polsce udział w tych naszym wydarzeniu. Dziękujemy serdecznie. Bardzo. Moi drodzy, to była Ania Wójcik, która działa tu w Częstochowie tu jeszcze jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Jazz. Cała dyrekcja jeszcze tutaj, może żartem. Włodku, powiedz, ja tak tego, żeby nie było bardzo świeci, tak, no tak, czasem trzeba. No tak. Powiedz mi... To nie jest przesłuchanie, rozumiem. Tak, nie. Nie mam uprawnień. O, wojna ci mi skorzystała. Powiedz mi, czy sytuacja nie jest taka, żeby być z niej zadowolonym, ale powiedz mi, czy jesteś zadowolony z dzisiejszej obecności obywateli Częstochowy tutaj? Tak, dobrze mówisz, że nie mamy być z czego zadowoleni. Tak długo jak będziemy wychodzić i będziemy zmuszeni do wychodzenia na ulicę, protestować, pikiety ustawiać, manifestować i tak dalej w obronie praworządności, w obronie konstytucji, to nie jest dobrze. Natomiast co w tym dobrego widzę, to to, że dzisiaj spotkaliśmy się z dużym, dobrym przyjęciem mieszkańców Częstochowy. Było nas bardzo dużo, ja oceniałem, że jest około 500 osób, nie wiem, czy dobrze mówię, ale w każdym razie było dużo więcej niż 2,5 tygodnia temu, kiedy tutaj pikietowaliśmy w obronie sędziego Juszczyszyna. I to jest dobre, że tutaj u nas w Częstochowie tak dużo osób przyszło. To jest pozytywne w tym całym złu, w tym bagnie, że ludzie trochę, myślę, otrząsnęli się i widzą, że to jest duży problem i trzeba w tym pomóc. Trzeba powiedzieć głośno nie, albo tak dla demokracji, nie dla tych wszystkich deform. Poza tym, co jest bardzo istotne, z tego co wiem, to takie pikiety odbywały się w 100 kilkudziesięciu miastach w Polsce. 168. No, prawdopodobnie tak jest. Czy to jest 120, czy 180, w każdym razie bardzo dużo. To jest bardzo dużo. I czy to znaczy, że w całej Polsce. To znaczy, że w całej Polsce. I dlatego to jest dobre. Myślę, że też dzięki temu, że w Senacie opozycja ma lekką przewagę i można różne rzeczy dobre zrobić, że jednak trochę się zmieni. A poza tym myślę, że w Unii Europejskiej nie przejdzie coś takiego, jak ta ustawa o dyscyplinowaniu sędziów. To jest po prostu rodem, tak jak Ania tutaj czytała, to jest rodem ze Związku Radzieckiego rok, i to z 50. chyba nawet... 6. To jest po prostu, to jest z okresu stalinizmu. To jest Włodku, dobrze mówisz, wszystko ładnie, pięknie, ale powiedz mi, kogo ci dzisiaj tutaj zabrakło? No mnie osobiście jak zwykle brakuje polityków opozycji. Przepraszam, jest tutaj koleżanka Aneta, ale jeżeli mówimy o opozycji parlamentarnej, to z opozycji parlamentarnej nikogo nie było. Miałem nadzieję, że będą tutaj ludzie z lewicy. Widziałem się dzisiaj w południe z posłem lewicy. Sądziłem, że będzie tutaj również na manifestacji. Okazuje się, że go nie ma. Dlatego... Mnie to zastanawia, ja tego nie potrafię zrozumieć, jak partie polityczne, opozycyjne partie polityczne, w jaki sposób one działają, że w terenie, czy jak niektórzy powiedzą, na prowincji, że oni nie działają. Im się wydaje, że w Warszawie zrobią briefing, konferencję prasową i to będzie ten bunt, to będzie ten sprzeciw i to będzie ten głos partii politycznej opozycyjnej. Nie. Partia opozycyjna, jakakolwiek partia powinna działać w terenie.
I tego mi absolutnie bardzo brakuje. Ja nie wiem, czy politycy sobie zdają z tego sprawę, że z chwilą, kiedy ich tutaj na przykład dzisiaj nie było, to taką zwykłą ludzką krechę mają u nas. No u nas na pewno, u mnie na pewno taką krechę mają. Bo tak jak mówię, ja nie potrafię tego zrozumieć. Gdybym ja był członkiem partii politycznej i to jeszcze na wysokim szczeblu, mówię tutaj o posłach, to na pewno by mi nie zabrakło. To na pewno. Oczywiście nie możemy tego sprawdzić, bo nie jestem, ani jestem członkiem partii, ani nie jestem posłem, ale no, mam taką naturę, że jak się dzieje źle, to występuję przeciwko temu. Włodku, nie wiem, czy ci tego życzyć, czy nie, to co, niech ci się spełniają marzenia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wesołych, obyśmy się nie musieli spotykać w takich miejscach. Oby. Lepiej tak. We 5 o'clock, przy jazzie. Otóż to. Ja bym parę razy przyjechała, ale to muszę z tobą porozmawiać na ten temat. A mogę jeszcze tylko tyle dodać, że również o 18 w moim jazz klubie 5 o'clock rozpoczęło się również o godzinie 18 kolędowanie. Robimy wigilię i śpiewamy kolędy. I niestety musiałem tutaj przyjść, bo to jest ważniejsze. Zaraz, teraz pakuję się i jadę do jazz klubu. Miłej zabawy, pozdrów od Częstochowa Infowideo i od Wideokodu wszystkich. Tu jeszcze też się pożegnamy z Anetą Ujmą. Kochani, to tyle z Częstochowy. Trzymajcie się i no cóż, do następnego, jak zwykle. Polubcie, lajkujcie, udostępniajcie, bo to jest najważniejsze. Wtedy jak najwięcej ludzi dowie się o tym, co się w kraju dzieje. Dzięki serdecznie, trzymajcie się. Okay.